sytuacja, że graliśmy koncert z zespołem Wschód na Juwenaliach. Bardzo dużo ludzi przed sceną, wspaniała zabawa, mieliśmy dobre wejście, fajni DJ-e przed nami, więc atmosfera była gorąca. Oczywiście wchodzimy, pierwszy kawałek, takie intro trwające kilka minut, widzimy, że ludzie się zaczynają naprawdę fajnie bawić i w tym momencie pada mi komputer i karta muzyczna. Takie coś, czego pewnie doświadczyło wielu artystów pracujących z laptopami na scenie. Nagle wszyscy ci ludzie, którzy już się cieszą na to, że szykuje się gruby basowy pojazd, nagle wszyscy zamierają. Cisza ze sceny, konsternacja do n-tej potęgi. Prosimy o mikrofon, ja próbuję restartować komputer. W tym momencie podłączam tę kartę muzyczną jeszcze raz, sprawdzam kable. Witalis, tutaj trzeba powiedzieć, Witalis jest dubmasterem, kiedy gramy ze Wschodem, więc on się zajmuje na żywo nakładaniem efektów, na to, co śpiewa wokalistka, na konkretne ścieżki instrumentalne. Mocno techniczna, chociaż też artystyczna sprawa. Witalis właśnie bierze ten mikrofon i ja już słyszę, że powie zaraz coś w rodzaju: bardzo przepraszamy, mamy problemy techniczne, postaramy się z tego wybrnąć. Witalis podnosi mikrofon, rękę w górę i wrzeszczy: no łapy w górę, wszyscy łapy w górę, bawimy się teraz, będziemy bawić się świetnie. Mamy takie szczęście, że gramy zawsze z żywym perkusistą, z Danielem. Daniel podłapał te emocje, które Witalis właśnie od siebie wysyłał i Daniel zupełnie bez żadnego podkładu zaczyna grać na perkusji. Witalis z dubmastera przeistacza się w MC, zaczyna krzyczeć do ludzi jakieś straszliwe głupoty, bo widzę, że adrenalina też próbuje mi równolegle pomóc podłączać jakieś karty dźwiękowe i zabawiać kilkusetosobowy tłum. Ku mojemu zdziwieniu, bo moja pierwsza reakcja była taka: co on gada w ogóle? To już lepiej może niech Patrycjusz mu zabierze ten mikrofon, no nie? Ale ja patrzę przed siebie, a ludzie są zachwyceni w ogóle. Łapy w górę, las rąk mamy przed sobą, perkusja gra, Witalis wykrzykuje jakieś słowa bez ładu składu, pozornie jak się okazuje, bo wszyscy łapią flow, mijają minuty, ja podłączam, restartuję system, staram się to opanować i widzę, że trwa zabawa w najlepsze. Jak później rozmawiałem z ludźmi, to pytano mnie właśnie o tę część koncertu, że to taka fajna, żywa improwizacja, zabawa z ludźmi. To bardzo fajnie wyszło. Oczywiście naprawdę mało kto się pokapował, że padł nam sprzęt w połowie i że byliśmy na granicy zupełnego przerwania koncertu. Pamiętam sprzed wielu lat, kiedy inne czasy dla imprez masowych były zupełnie, więc nie było systemu wygrodzeń, nie było staków dla realizatorów, namiotów itd. Gdzieś ten pulpit reżyserski, jeżeli chodzi o dźwięk, stał po prostu wśród publiczności. No i w pewnym momencie zdarzyło się coś zupełnie niepożądanego, a więc zostało wylane piwo na ten pulpit. I chyba wówczas, tak jak sobie przypominam, jako studenci, jako organizatorzy nie wywiązaliśmy się do końca z sytuacji, ponieważ no, pewnie trzeba by było jakoś inaczej zareagować i zająć czyjś publiczność. Natomiast my się skoncentrowaliśmy absolutnie na tym, że trzeba ratować sytuację i koncert kontynuować. Była tam jakaś przerwa, to było naprawdę wiele lat temu, więc dokładnie pamiętam, ale nie było na pewno żadnego performance'u, który mógłby zająć publiczność. Dzisiaj byśmy pewnie zrobili to inaczej. Szczęśliwie no, po jakimś czasie oczywiście koncert został wznowiony, przyjechał nowy sprzęt, ale to jednak trochę trwało i z perspektywy czasu no, warto byłoby wówczas przygotować, nawet nie przygotować się, bo trudno taką sytuację przewidzieć, ale być może jakiś artysta powinien wystąpić, nie wiem, akustycznie, może jakiś inny, nie wiem, paramuzyczne show zaoferować publiczności, bo tak mi się to skojarzyło to z sytuacją, kiedy zabrakło na Openerze prądu i chyba, że Brodka występowała akustycznie, ona wówczas stanęła na wysokości zadania. Ale to takie sytuacje, tak, trzeba przewidywać, że coś się może wydarzyć i każdy organizator powinien być na to gotowy. Kiedyś działałem jako kabareciarz, kabarecie nazywał się A1. Jerzy Nazaruk z Sejn. I myśmy grali taki spektakl, podczas którego żeśmy mówili w ogóle o takim socjalu, o takim codziennym życiu i między innymi była jedna z taka ze scen, kiedy to Edison, ten Edison prawdziwy, chciał się zatrudnić w fabryce polskiej i spotkał na swojej drodze ciecia, który nie wiedzieć czemu przeprowadził to tak jak gdyby rozmowę przedwstępną na temat kompetencji. I taka ta edisonowska otwartość na innowacje, na różne wynalazki spotkała się z taką ludową prawdą. No, ja miałem grać Edisona, a mój kolega Janek Borowski grał tego właśnie ciecia. Zaczął się spektakl trwa, ja oczywiście nie uważam, co się ma dziać, w związku z tym nagle Ispinsin krzyczy, że teraz ja wychodzę i ciemno. Nie wiem, co jestem, kim jestem, co robię. W ogóle dziura w mózgu wielkości wręcz horrendalnej, nie wiem zupełnie nic. Widzę ciemność i wszystko. Podchodzę do tego Janka, Janek oczywiście ucharakteryzowany na ciecia, patrzy na mnie i daje wzrokiem, że gotowy, że zaczynamy. Więc ja wywnioskowałem, że mam coś powiedzieć, ale nie wiem ani czego wyszedłem, ani o czym mam mówić i Janek trochę się tak zebrał w sobie i mówi, pan to pewnie Edison, który przyszedł do działu kadr. Ja mówię tak. Więc on odpowiedział, co miał odpowiedzieć dla Edisona, kiedy ten przyszedł. I tym sposobem ja stałem i mówiłem tylko tak, a Janek zagrał cały spektakl od początku do końca, robiąc moje miny, gesty, sam sobie odpowiadając, sam ze sobą prowadził dysput, sam zaprzeczał sobie, sam sobie zadawał pytanie i sam sobie odpowiadał. I tak się odbyło. Dostałem największe brawo jako chyba ostatni niemy aktor w kabarecie. Duży jubileusz, duże firmy, który miał się rozpocząć od popisowego tańca, bodajże to chyba była rumba i jakaś zaproszona para mistrzów miała zatańczyć na początek. No więc typowe wprowadzenie, dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie i podjazd do tej rumby. Zapowiedź już trwała jakieś 3 zdania, więc zerkam kątem oka na DJ-a, który miał w tym momencie puścić podkład, ale wszystko wskazuje na to, że nie da rady, więc doprecyzowuję dalej, że ognista, że temperamentna, że gorąca rumba i kolejne przymiotniki za przymiotnikiem. Kątem oka cały czas obserwuję DJ-a, który ciągle nie może odpalić tej muzyki, więc znowu wracam do opisów, że namiętna, że niezwykła, że cudowna, sugestywna, płomienna. Po 4. razie już zaczyna brakować mi epitetów a propos samby i zdaję sobie sprawę, że chyba jednak podkładu nie będzie. No i to jest właśnie ten moment, kiedy trzeba wyjść z tej trudnej, dziwnej sytuacji bez wyjścia i nagle coś mnie olśniewa i wpadam na taki pomysł, że rumbę z podkładem, rumbę z muzyką potrafi zatańczyć każdy, albo prawie każdy, ale tylko prawdziwi mistrzowie mogą zatańczyć rumbę bez podkładu. No i w tym momencie podkładu nie ma. Nasi mistrzowie w takiej kompletnej, krępującej ciszy, taką motoryczną, gorącą rumbę wykonują na wielkiej sali. No, bardzo ciekawe zjawisko, bo taka kompletna cisza, słychać tylko taki stukot obcasów partnerki. Jak się później okazało, DJ miał jakiś tam problem z wypuszczeniem podkładu. No, ale wyszło. Okazało się, że uzyskaliśmy taką wartość dodaną. Pierwszy raz widzieli wszyscy rumbę bez tej muzyki, bez tej ognistej aranżacji. Można było zobaczyć, jak wygląda rumba w kompletnej ciszy. Nastrojowy taniec bardzo. Pamiętna historia z 2. edycji festiwalu, kiedy na scenie wystąpiła Emiliana Torrini, wówczas z gwiazdy, jednego z głównych gości ówczesnego festiwalu. Występowała, śpiewała, było bardzo sympatycznie, oczywiście wszyscy czekali na ten występ bardzo długo i w pewnym momencie podczas występu zacięła się po prostu. Czasem artystom się zdarza, że umyka im tekst gdzieś z głowy, gdzieś wylatuje. Być może długo nie koncertowała w danym momencie. Co się stało? Stało się to, że jedna z dziewczyn z publiczności krzyknęła, że zna tekst po prostu. Skoczyła na scenę razem z kolegą i wspólnie z Emilianą Torrini zaczęli kontynuować utwór i jakoś to dalej poszło, ale zrobiło się tak sympatycznie. Ten dystans, który się zmniejsza cały czas z każdym występem przy tym festiwalu, wówczas po prostu w ogóle zniknął. Kiedy artystka razem z uczestnikami festiwalu może wystąpić i oni współtworzą części występu. Niezwykła sytuacja, aczkolwiek może nie taka kryzysowa dla organizatora, dlatego że jakoś tak to się łatwo, miękko samo rozwiązało. Grunt, że artysta też jakby w tej sytuacji umiał sensownie zareagować i nie spanikował, a też wykorzystał ten moment i przekuł w to wartość po prostu tego swojego występu. To było spotkanie, klasyczne spotkanie literackie z młodą poetką, jeśli się nie mylę, to był koniec gimnazjum czy początek szkoły średniej. Krytyk literacki Dominik Sołowiej. Dziewczyna napisała całkiem fajny tomik wierszy i tak się złożyło, że przed spotkaniem ustaliliśmy szczegóły, zakres pytań, o czym będziemy rozmawiali. Zapowiadała się naprawdę wyjątkowa dyskusja, bo dziewczyna wydawało mi się, że będzie taką klasyczną gadułą, którą ja bardzo lubię na spotkaniach. Pierwsze pytanie, które padło, automatyczna blokada, blada twarz. Już wiedziałem, że coś będzie nie tak i zastanawiałem się, jak dalej poprowadzić spotkanie, więc to była dość karkołomna sztuka, bo zacząłem interpretować na bieżąco rzeczy, które przypuszczam dziewczyna nigdy nie miała ochoty napisać w swojej twórczości, a więc wątki buddyjskie, hinduizm, przeszedłem wszystkie religie świata po to tylko, żeby znaleźć coś, co ożywi publiczność i przyznam szczerze, było to jedno z najciekawszych spotkań, jakie w życiu poprowadziłem, bo nigdy nie było tak ożywionej dyskusji ze strony publiczności wtedy, na tym spotkaniu, na którym poetka w zasadzie nie powiedziała żadnego słowa. Bez paniki przede wszystkim. To oczywiście cecha cechę, którą powinien sobie nosić każdy organizator imprezy, albo ktoś, kto czuwa bezpośrednio nad jej przebiegiem. Kreatywność, wyobraźnia i też czasami może poleganie na tym, co niesie moment, tak? Bo często potencjał jest właśnie w publiczności, w ludziach, którzy potrafią fajnie zareagować, potrafią w sytuacji właśnie kryzysowej dla artysty jakoś go wesprzeć, więc czasem zaanimowanie publiczności to jest wtedy ta metoda, która może uratować sytuację. Ale przede wszystkim nie siać paniki samemu wokół i wśród całej ekipy organizatorskiej, bo to faktycznie potem wpływa i na artystów, i na publiczność. A ja jeszcze mogę tak zdradzić tajniki na przykład też z Halfwaya. Pamiętam, sytuacja kryzysowa była, kiedy przyjechaliśmy na próby poranne przed koncertem Emiliany Torrini i Local Natives i tour menadżerowie obu artystów byli przekonani, że są w ogóle gwiazdami festiwalu, bo kończą koncerty, kończą w ogóle cały festiwal. No i teraz jak rozwiązać sytuację, kiedy muszą na scenie zaistnieć dwa zestawy perkusyjne. No wydawało mi się naturalne, po prostu jeden stoi, drugi stoi obok i po prostu artyści się zmieniają, bo nie ma fizycznej innej możliwości. Więc długie negocjacje, takie w atmosferze właśnie jakiegoś opanowania, skończyło się na tym, jeżeli publiczność pamięta, to przez cały koncert jeden zestaw perkusyjny był wysłoniony na czarno, co na białym tle wyglądało dość komicznie, ale oni uznali, że to jednak ich satysfakcjonuje. Więc szukanie w głowie właśnie pomysłów, które sytuację ratują, chociaż może i w naszym odczuciu jako organizatora wcale nie jest to najlepsze rozwiązanie i najbardziej estetyczne, ale artysta poczuł się usatysfakcjonowany i zadowolony. No i wyglądało to trochę jak jakaś tajemnica. Troszkę może tak. To może zostajemy na tym, że to właśnie była tajemnica pod czarną płachtą, którą odsłoniliśmy na koncert Local Natives. Zdarza się taka sytuacja kryzysowa, to jaki jest twój pomysł, jaka rada dla wszystkich, co z tym robić? No właśnie, bo odruchowo myślimy sobie wtedy, że coś się sypie, że jest tragedia. Krzysztof Szubzda, satyryk i konferencjer. Że jest coś niezwykłego. Mam wrażenie, że wtedy trzeba coś wymyślić takiego, żeby właśnie wytworzyć tą wartość dodaną, żeby pomyśleć sobie, że to będzie w pewien sposób niepowtarzalne, niezwykłe, że to będzie coś nowego. Bo z tym lubię takie sytuacje, bo ludzie je niezwykle fajnie doceniają, bo jeżeli coś się odbywa takim utartym schematem, to jest piękne, fajne, bo wszystkie przećwiczone rzeczy też potrafią być piękne, ale jeżeli coś się wydarzy nietypowego, coś w poprzek, coś kryzysowego, to ludzie to świetnie doceniają, bo wiedzą, że po pierwsze dzieje się coś niezwykłego, po drugie, jeśli się powie tym ludziom, da się do zrozumienia, że ja nie oszukuję, że ja nie kombinuję, nie ukrywam tej wpady przed nimi, tylko razem z nimi staram się wytworzyć z tego coś nowego, to oni świetnie wszystko wybaczają, kochają nas wszystkich występujących wtedy za to, że stworzyliśmy dla nich coś ekstra, coś niepowtarzalnego, coś, co nawet jeśli trochę kuleje, nie domaga i pachnie fuszerką, to ma ten efekt niezwykłości, a ludzie uwielbiają przeżywać niezwykłe rzeczy, więc za każdym razem dzieje się taki cudzik, coś niezwykłego dla nich. Pamiętam też, że kiedyś z Darkiem Kamysem z Kabaretu Hrabi graliśmy taką scenę, podczas której mieliśmy być dwoma znudzonymi chirurgami i scena nam się kompletnie nie udawała, bo przez cały czas jakiś krzyczący niemowlak bardzo nam rozpraszał tą scenę, która burzyła nasz ten taki znudzony schemat i pamiętam, że też wtedy zastanawiałem się, jak to wygrać, co z tego zrobić i pamiętam, że Darek pochylił się w kierunku tego krzyczącego dzieciaka i powiedział coś takiego: siostro, zamknie siostra okno na dziale dziecięcym, bo wytrzymać nie można. Czyli to jest druga metoda, żeby tę niedogodność wpleść w akcję, żeby coś z tym zrobić. Tu trzeba zdać się na umiejętności improwizacyjne, bardzo się przydają. Wikson Szczygieł z białostockiej Grupy Wschód. Zastrzyk adrenaliny pomaga na pewno. Dostajemy olśnień nagłych. Pamiętam, że na innym koncercie, w którym straciliśmy zupełnie komunikację łączność ze sobą, nie słyszeliśmy. Perkusista nas nie słyszał w słuchawkach. Wiedzieliśmy, że jest źle i że zaraz może być bardzo źle, ale zaczęliśmy się przede wszystkim uśmiechać do ludzi ze sceny. Ja pamiętam, że stworzyłem coś, nagle jakiś alternatywny routing systemu, wyobraziłem go sobie w głowie i w takiej euforii zacząłem przełączać wszystkie kable i w ciągu kilku minut sytuacja była opanowana. Jak się okazało, to był lepszy sposób podłączenia sprzętu na scenie niż taki, którego używaliśmy przez lata wcześniej, więc nagle taka sytuacja może też pomóc, nie? Bo to 5 minut objawienia, potrafisz skonfigurować sprzęt na nowo, na scenie, grając koncert lepiej niż robiłeś to przez lata na próbach wcześniej. A jak jeśli chodzi o publiczność właśnie? Tłumaczymy, co się wydarzyło, czy trochę kamuflujemy, gramy coś innego, co robimy? Koncert jest takim wydarzeniem nie tylko muzycznym. Ludzie odbierają emocjonalnie to, co się dzieje na scenie, w ogóle bardzo silnie. Muzyka jest tego oczywiście bardzo ważnym elementem, najważniejszym, ale tyle rzeczy się wydarza równolegle. Więc z takiej pracy z muzykami ja mam wrażenie, że umiejętność dobrego szycia, czyli takiej improwizacji w chwilach kryzysowych, to też w jakiś sposób świadczy o jakości zespołu, czy o jego umiejętności odnalezienia się w sytuacji, bo nie jest trudno zagrać, kiedy wszystko układa się perfekcyjnie, ale nie zawsze tak jest i może właśnie umiejętność wybrnięcia z tej sytuacji daje nam możliwość takiego sprawdzenia się. Też mi się teraz przypomina taka sytuacja, kabaret się nazywał DKD, to z tego kabaretu pochodzi Miecznikowski, ten od Leszczy, i opowiadał mi taką sytuację, że kiedyś występowali i ktoś najautentyczniej na świecie zmarł ze śmiechu na ich występie. To już jest sytuacja, no plus ogromny dla kabaretu, bo to jednak jakiś atut i jakaś zasługa i potwierdzenie dużej jakości. No sytuacja zrobiła się krępująca, oni oczywiście przerwali występ, przyjechała karetka i tak dalej, to wszystkie czynności. No i później pojawił się problem, co zrobić dalej, jak przejść do ciągu dalszego, i dyrektor Domu Kultury w tym miasteczku zrobił to też w taki najnaturalniejszy sposób. Pogodził życie z tak zwanym ciągiem dalszym, życie musi się toczyć dalej. Jego zapowiedź była bardzo krótka, bo brzmiała tak. Proszę Państwa, przed chwilą odszedł od nas pan Mieczysław, człowiek, którego w naszym miasteczku kochaliśmy i szanowaliśmy, a teraz w dalszym ciągu